Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 8:15 i wyruszam na wykopki. Jestem już w marczu na polu. Pogoda dzisiaj bardzo fajna. Dzisiaj ze mną żona przyjechała. Pierwszy raz sama chodzi z wykrywaczem. Zawsze jak chodziła ze mną, to się tylko przyglądała, ale chciała sobie spróbować, więc załatwiłem jej na dzisiaj Deusa XP, żeby miała jakiś lekki sprzęt. No i jest chyba pierwsza monetka. Proszę bardzo. Duża zielona. I to będą chyba kopiejeczki. Trzy kopiejki. Ale straszny wycieruch. Rok raczej będzie niewidoczny. Może po umyciu, ale wątpię. No hej. Mam chyba guziczek jakiś. Patrzcie. Tutaj. Zobaczymy, co to ma. Co to za maleństwo? Ale to chyba od jeansów zwykłych. Ta. A już myślałem, że coś fajnego. O, bywa i tak. A tymczasem czubeczek o pocisku. Pierwszy dzisiaj. No hej, jest kolejna moneta. Zobaczymy, co to jest. O, 5 groszy. Współczesne. Jest kolejna moneta. Czarna jakaś. Czuję, że coś nowego będzie. Tak, 1 złoty. Współczesny. Ale aż poczarniał. Kilka lat musiał tutaj leżeć już w tej ziemi. I mam chyba guziczek. Zaraz go troszeczkę wyczyszczę. Tak, carski guzik. Ale niekompletny, z urwanym uszkiem. Nie zawsze się takie calutkie trafiają. Ale jest, pierwszy dzisiaj guzior. Może coś wyjdzie jeszcze. To pole nie jest za duże. I później przejedziemy na inną działeczkę. Tylko tamta działka będzie przy samym Bugu. I może wyjść ciekawiej, bo tamta działka będzie w centrum miejscowości. Więc może będą lepsze efekty, więcej tej drobnicy będzie takiej kolorowej. No, słaby stan, ale jest guziczek. I znów znalazłem podkówkę od obcasa. Ale jak widać, wytarta strasznie. Jest kolejna monetka. Zobaczymy, co tym razem wyszło. Chyba kopiejeczka będzie. Tak. Jedna kopiejka 1898. Dobrze widzę. Chyba tak. Kawałek puseczki. Ale destrukt. A tymczasem taka duża blaszka. Jaka jest zdobiona troszeczkę. Tutaj widać. Ale wygięta. I chyba nie wiem. Posrebrzana może nawet. Coś takiego. Ciekawa sprawa.
No i patrzcie, jak wygląda szczęście początkującego. Żona wykopała klamrę. Ale jaja. Cieszysz się, kochanie? Tak bardzo. Proszę bardzo, carska klamra. Ale, a szkoda, że tu jest. Ale jest. A nie chciałam po tym polu chodzić. Super. Ale dyłusik daje radę. No taki tu w sumie duży obiekt to. To musiał. No super. Po umyciu będzie jeszcze ładniejsza. No i jest coś zielonego, okrągłego, proszę bardzo. Monetka. Kurczę. I znowu kopiejka. 1914 chyba. Jak dobrze widzę. O, ta już w miarę taki stan ma przyzwoity. Szału nie ma, ale... Ale w miarę. A tymczasem wyszła taka łuseczka jeszcze od Mauserka. No hej, tamto pole skoczyliśmy i przenieśliśmy się do Bereżnicy. Jesteśmy przy samym Bugu. Subgraniczny widać. I tutaj za drzewami już kilka metrów, ileś 10. Rzeczka sobie płynie, a tam Ukraina już jest. I zaczynamy to pole. No dosyć spore. Tutaj trzy działeczki są. Dochodzące do samej drogi z tamtej strony. A tutaj żona z Deusem i coś tam kopie sobie. Dobra, zaczynamy i zobaczymy. Jak będzie jakiś fajny sygnał albo coś wykopie, to włączę kamerkę. A tymczasem kuleczka ze szrapnela. Ciepło się zrobiło. Żona sobie tam przy miedzy macha z Deusikiem. Chyba jej podpasował ten Deus. No w sumie miałem kiedyś Deusa, to leciutki, bardzo przyjemny. Tam jeszcze cewka nieco duża jest. Więc przyjemny jak dla kobiety. Moja patelnia to ciężka, ja czuję. Plus do tego jeszcze gumy mam. Ale i tak odczuwam już masę tego zestawu. Jak widzicie, ładnie tutaj jest. Pole wielkie. Mam nadzieję, że coś fajnego tutaj wykopiemy. Może ona ma sygnał jakiś. Pierwszy raz na wykopkach, ale daje sobie radę. Dobra, macham dalej. Jak coś będzie fajnego, to znowu włączę kamerkę. No powiem wam, że ciepło się zrobiło. No ale jakichś na razie fajnych sygnałów nie ma. Same takie śmieci. Prawdopodobnie baratynka. Ale słabo widać. No, stan słabiutki. Ale jest. Proszę bardzo. I jest kolejna łuseczka. I kolejna łuseczka. Powolutku będę kończył na dzisiaj. Jeszcze z 50 metrów do końca pola i wystarczy. No dzisiaj zaczęliśmy to pole, ale to jeszcze jest dla dwóch osób na dwa wyjazdy pracy przy tym polu. Sygnałów dużo. I pole dosyć obszerne. No, ma kilka hektarów. Ale fajnie się chodzi tutaj. Dobra, to zapraszam na podsumowanie.
patrz się, przy końcu pola, przy samochodzie praktycznie. 4-5 metrów od końca pola jeszcze moneta jedna wyszła. Zaraz zobaczymy, co to jest. Coś widać, ale słabo. Słabiutko. Dobra, umyję w domu i pokażę wam na podsumowaniu. Hej, jestem już w domu i pokażę wam, co udało nam się wykopać razem z żoną w tą niedzielę. Dobra, podkóweczka od buta, jakaś ozdoba taka blaszka, ale widzicie, powlekana czymś była. Coś ciekawego, a to ładnie wygląda. Odłamki od łuseczki, od szrapnela, od szlaneczki. Nakrętka taka mosiężna. Trochę szrapnelków. Dwie monetki, ale to z tych monetek nic nie widać. Borotyneczka, ale stan bardzo słaby. Wręcz tragiczny, nic na niej nie widać. Zielony, malutki krążek. Dobra. Kopiejki, nawet w miarę stany. Chociaż ta duża to 3 kopiejki nie bardzo, ale te mniejsze już są fajniejsze. Guziczek carski. Ale bez łóżka, niekompletny. No stan no, dosyć słaby, ale jest. Jak na takie małe pole, to troszeczkę wyszło. Dobra, co tam mamy dalej? Czubeczki od pocisków, łuseczki. Większe i tutaj trzy takie mniejsze łuseczki. Monety współczesne, czyli tutaj będzie PRL. Nawet nowotko się trafił. I współczesna złotóweczka. Aktualnie obiegowa, jeszcze tylko strasznie czarna. No i najfajniejsza rzecz na naszym wyjeździe, czyli ta klamerka od pasa żołnierza Armii Carskiej. Niekompletna. Tutaj urwana jest, no i tutaj wyszczerbiona na rogu. Ale już jest. Już jest klamerka. Więcej jak ostatnio, bo tam z którymś chyba Vanquishem kawałek chyba austriackiej klamry wykopałem. Więc teraz jest więcej. Prawie cała, co nie? 90, nie wiem. 90%, 95% może klamry, więc już jest lepiej, już jest progres. No. Ale zadowolony jestem z niej bardzo. Nie jest za piękna, ale jest. No i taki to wypad. Ja jestem zadowolony, żona również. Pochodziła sobie pierwszy raz z wykrywaczem. Pewnie będzie chciała sobie zaraz kupić jakiś wykrywacz. No i tyle. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć.